dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Poranek z Płocką Telewizją. Zapraszamy Państwa na skrót tego, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Witamy w kolejnym wydaniu Poranka z Płocką Telewizją. Dziś w programie porozmawiamy o zajęciach tanecznych. Następnie przeniesiemy się do Teatru Dramatycznego, w którym przyjrzymy się aktualnemu repertuarowi i nadchodzącym premierom. Porozmawiamy też o kwiatach sztucznych i żywych, które nadadzą się na groby z okazji Wszystkich Świętych. A na koniec moda damska. Co nosić jesienią? Podamy must have każdej kobiety. Zachęcamy do oglądania. Drodzy Państwo, oczywiście ruch to zdrowie i nieważne, czy mówimy o bieganiu, siłowni, czy innej aktywności fizycznej. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo popularnej formie ruchu, jaką jest taniec. Naszym gościem jest Sandra Ramotowska, instruktor tańca. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy od tej Twojej przygody, jak zaczęła się z tańcem, zanim właśnie powiemy o tych zajęciach, które prowadzisz. Moja przygoda taneczna rozpoczęła się tak naprawdę już gdzieś w przedszkolu. Rodzice zapisali mnie na zajęcia, które odbywały się właśnie w poszczególnych grupach przedszkolnych. Później, kiedy wyszłam już z przedszkola, gdzieś w szkole pojawiły się jakieś ulotki promocyjne właśnie szkoły tańca, do której uczęszczałam w przedszkolu, więc rodzice postanowili, że będziemy to kontynuować. No i tak kilkanaście tak naprawdę dobrych lat tańczyłam zawodowo taniec towarzyski właśnie w jednej z płockich szkół tanecznych. No i później, jak już skończyłam taniec zawodowy w parach, to gdzieś tam odbywałam jakieś szkolenia, warsztaty. No i właśnie nabyłam tytuł instruktora i teraz to ja uczę innych. A powiedz, jak zrodził się pomysł na rozpoczęcie zajęć dla dzieci? Bo też to znaczy ja taniec dla dorosłych, a dla dzieci tak, jest... Tak, prowadzę zajęcia i dla dzieci, i dla dorosłych. Jeśli chodzi w ogóle o pomysł taki, żeby te zajęcia prowadzić, to myślę, że gdzieś pokierował mnie trochę mój narzeczony, bo pokończyłam już różne kursy, szkolenia i on mówi, no hej, idźmy w to dalej, tak? No i zaczęłam rozsyłać po prostu swoje CV, jakieś oferty do poszczególnych ośrodków kultury i tak dalej. No i pojawił się odzew i tak od 6 lat myślę, że już po prostu działam w tym czynnie. Ale idźmy w to dalej, ale jednak to są dzieci. Pracuje się, jak to się mówi, ciężej z dziećmi niż z dorosłymi. Czy faktycznie tak jest, czy może nie do końca? Troszkę może tak jest. Jeżeli chodzi o dorosłych i zaczynamy te zajęcia, no to ja im mówię, że stajemy i robimy, tak? A jeśli chodzi o dzieciaki, no to ciociu, nie chce mi się, może poróbmy coś innego i tak dalej. Ale myślę, że ja na swoich zajęciach mam też nie tylko tak, że stajemy przed tym lustrem i, że tak brzydko powiem, katujemy jakąś choreografię, tylko ja to też robię z dzieciakami poprzez jakąś formę zabawy, tak? Czyli robimy zabawy taneczne z muzyką, jakieś ruchowe, poprawiające koordynację dzieciaków, czyli to nie jest tak, że tylko stoimy i uczymy się czegoś konkretnego, ale też, żeby te dzieciaki jakoś wspólnie integrować. Powiedz, bo mówimy tak, dorośli i dzieci, ale muszą być jakieś kategorie wiekowe. Czy masz kilka grup, że na przykład jest grupa dziecięca, młodzieżowa, tak, i dokładnie. Grupa najstarsza? Tak. Mam dzieciaki tak naprawdę od 4 lat i prowadzę grupy, mam ich nawet kilkanaście, nie kilka, w różnych miejscach. Prowadzę nawet zajęcia z seniorami też taneczne, więc no mówię, to jest no podział ze względu no zazwyczaj na wiek, jeśli chodzi o dzieciaki. Potem jeśli chodzi o dorosłych, no to zazwyczaj to jest jedna jakaś grupa i po prostu grupa dla seniorów. A jeśli chodzi właśnie o dzieci, jest tylko podział na wiek, czyli wcześniej jakieś ich predyspozycje taneczne nie są sprawdzane? Nie są. Chyba, że mam kontynuację jakichś grup, tak jak na przykład no, pracujesz kilka lat w jednym miejscu, no to z grupami, które już mam kilka lat, idziemy dalej, a po prostu dla nowych uczestników otwieramy nowe początkujące grupy. A czy są jakieś ograniczenia, poprzez które dzieci nie mogą brać udziału w tych warsztatach? Że... Myślę, że nie ma jakichś takich ograniczeń, chyba że są to jakieś problemy zdrowotne, tak? Dzieciaki, jeżeli mają jakieś problemy ze stawami, no to nie jest to wskazane. Jeżeli mamy jakieś zajęcia w ciągu tam roku i któreś dziecko na przykład, nie wiem, złamie nóżkę czy rączkę, no to wiadomo, że te dzieciaki nie mogą przychodzić na zajęcia. Ale tak nie mamy żadnych przeciwwskazań. Ja generalnie, jeżeli robię nabory do swoich grup, to są to dzieciaki, które muszą mieć te 4 latka skończone. No bo wiadomo, jeżeli są mamy, które mówią, no ale moja tam córeczka ma już 2 latka i ona tak by bardzo chciała. Ale to głównie chodzi ten problem też z motoryką i z tym, żeby to dziecko się na tych zajęciach mimo wszystko skupiło. Z koordynacją też. Tak, dokładnie. Żeby się nie stała krzywda po prostu. Tak, właśnie tak.
Czyli mówię, te 4 latka to jest taki minimum. Powiedziałaś na początku, że tańczyłaś zawodowo. Czy wśród tych swoich dzieci, które szkolisz, widzisz, że na przykład niektóre mają potencjał albo już naprawdę chcą? Nie chodzi mi oczywiście o te 4-latki, ale te nieco starsze, że na przykład wiążą swoją przyszłość właśnie z tańcem. Tak, jest sporo takich dzieciaków, które właśnie mają ten tak zwany dryk i mimo wszystko gdzieś tam w grupie po prostu wyróżniają się na tle pozostałych innych osób. No i z takimi dzieciakami zgłaszam je na jakieś konkursy, występy i mam nadzieję, że pójdą w to dalej i będą się rozwijać. Czy jest to taniec towarzyski, czy to są też jakieś inne? Ja prowadzę głównie zajęcia z tańca towarzyskiego, ale robimy też jakieś zajęcia tańca współczesnego dla dzieciaków, bo ja też się doszkalałam z takich profili. Jeśli chodzi o kobiety, to prowadzę też treningi fitness i stretching, czyli rozciąganie mięśni. No nic, bardzo dziękujemy za przybliżenie nam Twojej formy pracy i też specyfiki tańca i opowiedziałaś nam fajnie o tym, jak pracujesz i czym się różni też praca z dorosłymi, z dziećmi. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że będziesz miała jak najwięcej swoich zajęć i będziesz rozwijała młodzież, dzieci oraz seniorów. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy również. A Państwa zachęcamy, aby właśnie z jakiejś formy aktywności korzystać. Nieważne, czy to są spacery, bieganie, trening na siłowni, czy właśnie taniec. No ruch to zdrowie, więc tak jak powiedzieliśmy na początku. Zapraszamy Państwa teraz do Magdy i jej gościa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w ten sobotni poranek. Ja dzisiaj w doborowym towarzystwie jest ze mną Monika Mioduszewska-Olszewska, konsultantka programowa w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Cześć. Cześć. Monika, wydaje mi się, że każdy czas jest dobry, aby chłonąć kulturę. Jak przedstawia się repertuar na najbliższy czas? No, ja myślę, że każdy czas jest dobry, żeby chłonąć kulturę, jasne, i żeby przyjść do teatru, bo do tego przede wszystkim zachęcam. W repertuarze mamy parę propozycji, które gramy już od dawna, ale chyba najchętniej zaprosiłabym na najnowszą premierę, która odbędzie się 6 listopada. Kolejny raz wracamy do twórczości naszego patrona Jerzego Szaniawskiego i zagramy Papierowego Kochanka w reżyserii Pawła Paszty. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa propozycja, dlatego że Szaniawski, którego już troszeczkę poznaliśmy, nasi widzowie już troszeczkę poznali, myślę, że będzie zostanie pokazany trochę w inny sposób, może trochę bardziej współczesny sposób, także bardzo na to zapraszam. Oczywiście cały czas w repertuarze mamy farsy, których premiery odbyły się już jakiś czas temu. Gramy Hotel Westminster, gramy Zamknij oczy i myśl o Anglii. Myślę, że oprócz tego, co gramy w teatrze, to warto też powiedzieć o tym, co gramy poza teatrem, bo troszeczkę teraz jeździmy i chciałabym zaprosić też widzów do wybrania się w ten objazd razem z nami, bo mam na myśli projekt Zem Zimińską po Mazowszu. Występujemy w 10 miejscowościach ze spektaklem o Mirze Zimińskiej Sygietyńskiej z okazji Roku Miry na Mazowszu. I to są miejscowości oddalone od Płocka, czasami bardzo, bardzo niedużo. Więc zachęcam też płocczan, żeby się wybierali w te miejsca. Razem z wami. Razem z nami, dlatego że to jest fajna okazja, żeby zobaczyć jakieś takie lokalne ośrodki kultury w podpłockich miejscowościach. Chociaż zostało nam trochę bardziej oddalone rzeczywiście, bo została Warszawa, Siedlce, ale są też Sanniki. Także jest parę takich miejsc, które można razem z nami odwiedzić. Sztuka M. Zimińska to jest taki spektakl muzyczny. Magdalena Tomaszewska wciela się w rolę naszej płockiej gwiazdy zimińskiej i z bardzo, bardzo przekonująco zresztą. I w tym spektaklu można usłyszeć takie hity międzywojennego kabaretu.
Jak pokoik na chorzej, czy nikt, tylko ty. No urocze przedstawienie, muszę powiedzieć. Może nie powinnam tak mówić, ale jest to takie fajne cofnięcie się do tych lat 20., 30. Było kiedyś. Tak, no tak. Też gracie bajki. Wydaje mi się, że takim hitem, no nie ukrywam, że spojrzałam na stronę internetową, wszystkie bilety na Kopciuszka są sprzedane. Czy to jest taka furora? Muszę powiedzieć, że nasze bajki w ogóle cieszą się zwykle dużym powodzeniem. Pewnie jedne się podobają bardziej, inne mniej. No, Kopciuszek, wiadomo, historia ponadczasowa. Zgubiony pantofelek. Tak, choć mogłybyśmy dyskutować dużo na temat wymowy tej historii. Myślę, że to też trochę taki popandemiczny efekt, bo bardzo się ożywiły szkoły, które przyjeżdżają na te spektakle, bo większość spektakli Kopciuszka to są przedstawienia poranne dla grup. I one rzeczywiście sprzedają się bardzo, bardzo szybko. Myślę, że wszyscy są spragnieni tych spektakli na żywo i stęsknieni, no bo wiadomo, mieliśmy dość sporą przerwę, szkoły też miały dość sporą przerwę w działaniu, więc tak się wszyscy razem cieszymy tym byciem na żywo. Dopóki możemy jeszcze. Tak, dopóki możemy. Oprócz Kopciuszka, na co jeszcze chętnie widzowie przychodzą? No muszę powiedzieć, że trochu. Znaczy to może źle zabrzmi, jak powiem, że na wszystko, no bo wiadomo, że jedne spektakle cieszą się większą popularnością, inne mniejszą, ale właściwie nie narzekamy na brak widzów, wręcz nasze przedstawienia teraz bardzo szybko się sprzedają. Pewnie to też wynika z tego, że mamy jednak cały czas ograniczenia. Możemy zaprosić 75% publiczności. No ale tak czy inaczej ci widzowie są. Znajdujemy się teraz na sali kameralnej, na scenie kameralnej. Tutaj gramy przedstawienie Wszystko o mężczyznach Miro Gawrana w reżyserii Krzysztofa Prusa. Taką propozycję mogę przedstawić. To jest spektakl o, jak sam tytuł wskazuje, o mężczyznach. No zachęcam, żeby przyjść i zobaczyć, czy wszystko o mężczyznach zostało w nim powiedziane. No nie, pewnie nie, ale jakaś to część tych męskich historii na scenie zostaje opowiedziana. No i nie wiem, no. Myślę, że dużo rozmawiamy dzisiaj o kobiecości. Warto też może dla przeciwwagi porozmawiać o tej męskości, jak znajduje się w tym wszystkim. I ten spektakl jest jakimś przyczynkiem do tego. Może nie jakoś wprost, ale myślę, że tak. I trochę takich ciekawych rozmów można odbyć na ten temat. Także zapraszam na scenę kameralną. No. Sami widzowie się przekonają. Jasne, no tak jest najlepiej. Ja Państwa serdecznie zapraszam. Monika, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. A teraz oczywiście prognoza pogody. Zaczniemy od soboty o poranku. Sobota od rana w całym powiecie płockim dość chłodna. Spodziewajmy się do 4 stopni Celsjusza na plusie. Słońce wzeszło o godzinie 7:21, a jakość powietrza od rana będzie dobra. Natomiast wiatr powieje zachodni, silny, z prędkością do 30 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali, a wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie i zachmurzenie niestety również będzie duże. Na tę chwilę to już wszystko. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, do zobaczenia, zostańcie Państwo z nami.
BS Beauty Studio to prestiżowy i jedyny w swoim rodzaju salon piękności na mapie Płocka. Każdy znajdzie coś dla siebie i to wszystko w jednym miejscu. Salon zachwyca bogatym wystrojem i szerokim zakresem świadczonych usług. Lokal jest dwukondygnacyjny i w swojej ofercie posiada fryzjera damskiego z różnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, makijaże na każdą okazję oraz rzęsy wszystkich objętości. A dla pań młodych czekają specjalne przygotowane pakiety ślubne. Zabiegi na twarz i ciało z użyciem najlepszych kosmetyków. Kuracje zabiegowe zwalczające problemy skórne, takie jak trądzik, manikir i pedikir oraz barbershop. Stworzony wyłącznie dla mężczyzn, aby czuli się jak prawdziwi królowie. Pewna satysfakcja oraz zadowolenie z usług tylko w BS Beauty Studio. Dla komfortu klienta wszystkie maseczki i pelerynki są uszyte i zaprojektowane przez słynną Dianę Walkiewicz. Płock, Podolszyce, ulica Sikorskiego 14/4. Umów się na wizytę już dziś na moment.pl bądź telefonicznie. Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy Medyczne Centrum Dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie. Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18. Po przerwie wracamy do programu. Sprawdzimy już za chwilę, jakie kwiaty wybrać na groby z okazji Wszystkich Świętych, jak prezentują się ceny kwiatów żywych i sztucznych w czasie pandemii. Ponownie przeniesiemy się do Teatru Dramatycznego w Płocku, w którym rozmowa z reżyserem Papierowego Kochanka, a na koniec porozmawiamy o modzie damskiej, co nosić jesienią. Zostańcie Państwo z nami. Listopad zbliża się wielkimi krokami i właśnie w listopadzie obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Jest to oczywiście czas zadumy. W tym czasie wybieramy się do naszych bliskich na groby, aby zapalić światełko. Oczywiście niewątpliwe, że ten wymiar taki duchowny jest najważniejszy, ale dzisiaj porozmawiamy od tej drugiej strony, czyli o tym, jak i co kupić na groby naszych bliskich z naszymi gośćmi Angelika Stawicka i Paulina Mazurowska z Kwiaciarni Kliwia. Cześć. Cześć. Cześć, witam. Tak jak Kasia powiedziała, niewątpliwie jest to wyjątkowy czas, bo odwiedzamy właśnie groby swoich najbliższych, ale też i tych dalszych bliskich. Oprócz zniczy tradycyjnych kupujemy też kwiaty. Czym się kierować w wyborze? To znaczy tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakiej wielkości mamy nagrobek. Czy jest on duży, czy jest on mniejszy. Klienci, ci, którzy chcą, żeby kwiaty dłużej postały, przeważnie wybierają kwiaty sztuczne. Tak jak tutaj właśnie mamy kompozycję w sertuszku, czy też tutaj na dole kolejna propozycja taka leżąca, podłużna, czyli jeżeli właśnie mamy podłużny nagrobek, czy też właśnie takie koło, tak jak tam mamy z tamtej strony. W takie koło w środek możemy na przykład włożyć większy znicz,
Tutaj mamy w tym serduszku kwiaty sztuczne, ale możemy te kwiaty zastąpić kwiatami też żywymi. Wkładamy to wtedy w taką specjalną gąbkę florystyczną, nasączoną wodą i te kwiaty wtedy mogą dłużej postać. Jeżeli chodzi o kwiaty sztuczne, często właśnie klienci wybierają klasykę, czyli właśnie chryzantemę, większe, mniejsze, ale też lubią właśnie nowoczesne, tak jak tutaj mamy kandeskę, jakieś elementy drewna, storczyk, w tamtej kompozycji też jest storczyk. Klienci, jeżeli mają daleko gdzieś nagrobek, przeważnie właśnie wybierają kwiaty sztuczne, bo wiadomo, trzeba dojechać tą wodę, która jest właśnie w tej gąbka, która jest nasączona wodą, trzeba dolewać tam wodę małym strumieniem, ale trzeba jednak jeździć na ten cmentarz i dolewać tą wodę. Wiadomo, że kwiaty sztuczne postoją i nie trzeba odwiedzać, częściej po prostu bywać na cmentarzu, żeby wymieniać wodę. Czyli tak jak już powiedziałaś, bardziej popularne jednak są te kompozycje sztuczne, a na przykład jeżeli zdecydujemy się już na tą z żywych kwiatów, to jakie kwiaty wybrać, żeby właśnie dłużej postały? Myślę, że najbardziej takimi odpornymi i najbardziej kwiatami, które najdłużej stoją, to są właśnie goździki, które tutaj mamy. To są takie bardziej tradycyjne kwiaty, ale są też kwiaty nowoczesne, czyli kandeski. Teraz taka bardzo modna też jest kapusta, też nowoczesnym kwiatem. Oprócz tego jeszcze róża oczywiście bardzo długo stoi. Przy takiej pogodzie chłodnej, czy nawet jak jest mróz, to róża i goździk, z nimi się nic nie dzieje, bo one po prostu nawet zamrożone, że tak powiem, stoją tak, jakby były dopiero co włożone do wiązanki czy do wazonu. A na przykład jeśli zdecydujemy się na taką kompozycję żywych kwiatów i wsadzimy je do wazonu na nagrobku, czy musimy je jakoś przycinać albo jak o nie dbać, oprócz oczywiście podlewania? Znaczy no tak, no podlewać trzeba, wiadomo. No tak. W wazonie kwiaty trzeba jak najbardziej co jakiś czas podcinać, żeby miały po prostu lepszy dopływ wody, żeby lepiej tą wodę piły. No tak naprawdę, no to co? No kwiaty, jeżeli postawimy jakieś doniczkowe, chryzantemę doniczkową, no to też trzeba ją tam raz na, przynajmniej w tygodniu raz podlać. A jeśli pomyślę... Mów, Kasiu, przepraszam. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zasadzić jeszcze, czy jest szansa na przykład, tak jak mamy wokół grobów miejsce, żeby zasadzić jakieś kwiatki, to jest jeszcze ten czas, czy już absolutnie nie? W listopadzie tego nie robimy. Znaczy zdarzają się klienci, którzy jeszcze wsadzają, powiedzmy jeszcze wrzosy, ale myślę, że na wrzosy to już jest troszeczkę za późno. Za późno. Może bardziej jakąś chryzantemę teraz tak wsadzić, taką doniczkową, to może prędzej. Mhm. A jeśli chodzi jeszcze o z żywych kwiatów, to oczywiście robimy z chryzantemy. Chryzantemy teraz są różne rodzaje, jest okrągła, są poszarpane, w różnych kolorach, są też takie malutkie chryzantemy. Tylko że chryzantema ma to do siebie, że ładnie wygląda na przykład ta duża, tak? Mamy właśnie w kolorze żółtym czy ekri. Minusem chryzantemy jest to, tak jak tutaj Paulina powiedziała, goździk i róża, nawet jeżeli złapie ten przymrozek, ona stoi i z tym nic się nie stanie. A jeżeli mamy kompozycję z chryzantemy, bo dużo klientów chce tak tradycyjnie właśnie z chryzantemy, to jeżeli ten przymrozek złapie, no to ona się robi taka troszkę czarna, troszkę brązowa, jeżeli ten mróz oczywiście właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, i trzeba ją też, że tak cię przeszkodzę, co jakiś czas strzepać tą wodę, bo jak ona tą wodę, te główki nabiorą wody, to trzeba ją po prostu strzepać, żeby no, troszeczkę dłużej stała, ale no... Nie postoi to. Chryzantemy wybieramy na te groby, gdzie mamy blisko, gdzie możemy pojechać na przykład raz w tygodniu i o to zadbać, a jeżeli już mamy te groby nieco dalej, stawiamy na sztuczną kompozycję. I przeważnie jeszcze klienci, jeżeli zamawiają jakąś kompozycję, to zazwyczaj jest tak, że jak kupują na nagrobek, czy podłużny właśnie, czy w kształcie serca, to do wazonu, którym też stoi na nagrobku, też wybierają podobne kwiaty. Czyli jak chryzantema jest w kompozycji, tak, no to też chryzantemę dajemy do wazonu. Często też, jeżeli chodzi o kompozycje właśnie takie leżące, mieszamy kwiaty żywe z kwiatami sztucznymi. Na przykład podstawę dajemy sztuczne kwiaty, a pod spodem świerk na przykład może być wtedy żywy, tak? I ten świerk bardzo, bardzo długo postoi i jeżeli potem mamy Boże Narodzenie, chcemy na przykład wymienić tą kompozycję, nawet sztuczną, tak? To zostawiamy sobie ten świerk, bo on przetrwa
wymieniamy po prostu sobie na przykład kwiaty, dokupujemy jakieś na przykład dekoracje, czy bombki, czy cokolwiek innego i możemy po prostu sobie też dołożyć. Albo kupić oczywiście zupełnie nową, tak? A czy warto stosować jakieś odżywki na przykład do, bo są takie odżywki do kwiatów, jeśli mamy kwiat doniczkowy na przykład i chcemy go postawić po prostu na grobku? Nawet tą chryzantemę, czy coś możemy ją wspomóc, czy tak niekoniecznie? Znaczy raczej tego nie robimy, raczej nie stosujemy żadnych odżywek do kwiatów takich na cmentarz. Bardziej do domu, no to tak, wtedy jakieś tam wsypujemy odżywki, żeby przedłużyć żywotność tego kwiata, ale tak jak na cmentarze to raczej nie. W domu jest też ciepło, tak? Więc automatycznie jak właśnie wlejemy tą odżywkę, to kwiat dłużej postoi, tak? Ta woda się wtedy tak nie ślimaczy, a na zewnątrz inna jest, wiadomo, inne jest powietrze. Inna wilgotność. Tak, inna wilgotność, inna temperatura. Jeszcze właśnie dodam a propos kwiatów żywych. Czasami klienci wybierają anturium, ale też nie zawsze, bo są osoby, które lubią kwiat anturium, ale tutaj jeżeli chodzi o anturium, taka sama sytuacja jest jak z chryzantemą. Jeżeli złapie właśnie przymrozek, to one właśnie tak pękają troszkę i czarnieją. Anturium nie lubi zimna. No nie lubi zimna, tak. Więc zamawiają klienci, jest to mała ilość. Tradycjonaliści, którzy właśnie lubią ten kwiat, ale minusem jest to właśnie, że jeżeli złapie ten przymrozek, to szybciej po prostu ten kwiat zaczyna czernieć i psuć się po prostu. A mówimy o kwiatach żywych oraz sztucznych, natomiast budżet każdego z nas wygląda troszeczkę inaczej. Jak to wygląda cenowo? Kwiaty, które są po prostu tańsze, które droższe? Jeżeli chodzi o kwiaty żywe, to teraz, w tym okresie, najlepiej wybrać goździk, ponieważ cena goździka jest stabilna, czyli cena tego goździka nie rośnie. Jeżeli chodzi o róże, no teraz w tym tygodniu, jak kupowaliśmy towar i kupimy go za tydzień, ta cena róży zdecydowanie rośnie i tak samo jest z chryzantemą. Jeżeli chodzi o chryzantemę, cena chryzantemy z roku na rok jest coraz wyższa. Kwiaty sztuczne też, w zależności co wybierzemy, bo jeżeli wybieramy nowoczesny kwiat, duży, ładny, taki wyeksponowany w tej kompozycji, to kwiaty sztuczne też niektóre są w dosyć wysokich cenach. Jeżeli chcemy się zmieścić w budżecie powiedzmy 100 zł i dany klient chce na przykład żywą kompozycję, to wtedy proponujemy, że może być z takich kwiatów czy z takich kwiatów, żeby klient się po prostu zmieścił w tej kwocie 100 zł. Czyli dostosowujecie się po prostu do potrzeb też klienta, tak? Że po prostu tak, mamy na przykład 50 czy 100 zł tak, na to i wtedy wybieramy najlepszą kompozycję w tej cenie, tak? Tak, bo często jest tak właśnie, że danemu klientowi podoba się na przykład storczyk, tak, sztuczny, czy też żywy, no to i tutaj jest wysoka cena, tak? W zależności właśnie, przeważnie jest tak, jak klienci zamawiają, to mówią, że zmieśćmy się do ceny 100 zł albo do 200 zł i wtedy my na podstawie, i jeszcze kolorystyka, tak? Bo jeżeli klient mówi, że chce w ekri, czy w czerwieni, czy w rudościach, no to wtedy na podstawie jakby takiej rozmowy my dobieramy jakby kwiaty i mówimy w tej kwocie, z jakich kwiatów możemy wykonać daną kompozycję. No jeśli chodzi o cenę, to też na pewno się liczy czas, bo na przykład no, kupując, tak mi się przynajmniej wydaje, że kupując na przykład kilka dni wcześniej przed świętem wszystkich świętych zwanych, tak? A w dniu też ta cena może się różnić. Czy aż tak się nie różni, że te kilka dni nie robi tutaj dużej różnicy? Ta cena w zależności od dostawy rośnie. Im bliżej święta, no to wiadomo, że ta cena żywych kwiatów oczywiście. O żywych kwiatach mówię, będzie wzrastała. Tak samo jest czy walentynki, czy jak inna okazja, to im bliżej jest danego święta, to ta cena automatycznie wzrasta. Ale to jest też tak, że przecież jak już decydujesz się kupić z dnia na dzień, to już nie będziesz miał raczej takiej kompozycji, tak, takiego dużego wyboru, że proszę mi zrobić z takich i z takich kwiatów, jednak już weźmiemy to, co po prostu jest przygotowane, chociaż na pewno ten wybór jest ogromny. W tym roku ogólnie klienci bardzo wcześnie zaczęli kupować wiązanki i stroiki na cmentarz, jeżeli chodzi o kwiaty sztuczne. No bo to w tamtym roku no, był problem, tak, cmentarze zostały zamknięte, więc klienci, bojąc się, że powtórzy się to samo w tym roku, po prostu wybrali sztuczne. Częściej kupowane są teraz kwiaty sztuczne niż tak, żywe. Czyli na chwilę obecną, z tego co wiemy, cmentarze nie będą zamknięte, ale jednak to jest taki zdrowy rozsądek, że lepiej iść i kupić je wcześniej, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Tak, jeżeli chodzi o sytuację właśnie z tamtego roku, to było bardzo stresujące nie tylko dla kwiaciarni, ale też dla osób, które sprzedawały kwiaty pod cmentarzem, tak? Mnóstwo tych doniczek przecież zostało z chryzantemami, więc teraz właśnie klienci ze względu na tą sytuację kupują wcześniej i właśnie są to sztuczne kwiaty. Mamy zamówienia na żywe kwiaty, ale jest to zdecydowanie mniej niż na sztuczne. Dziękujemy pięknie za spotkanie i za wszystkie informacje, które mam nadzieję, że Państwu się przydadzą, nam się na pewno jak najbardziej przydadzą do tego, żeby to Święto Zmarłych wyglądało jak najbardziej okazale. Czyli jeszcze raz podkreślamy, ten wymiar duchowy jest najważniejszy, ale właśnie kwiaty i znicze, które kupujemy, to jest taki wymiar symboliczny. Dokładnie, na pewno nasi najbliżsi widzą nas gdzieś, skądś, z góry są przy nas, więc po prostu zadbajmy też o ich nagrobki. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy teraz do Magdy i jej gościa na kolejną rozmowę. Tym razem moim i Państwa gościem jest Paweł Paszta, reżyser Papierowego Kochanka, czyli premiera zbliża się wielkimi krokami już 6 listopada tu w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Cześć Paweł, witam Cię serdecznie. Cześć. Przybliżmy widzom tak naprawdę, o czym jest Papierowy Kochanek, o kim? No właśnie, Papierowy Kochanek, ten tytuł mówi już trochę o czym jest ta sztuka, o miłości, ale i o papierowości. No i takie pytanie, na ile jesteśmy w ogóle my w życiu prawdziwi, a na ile jesteśmy papierowi? To w teatrze też taki temat trochę teatralny. Na ile my w ogóle na co dzień w życiu jesteśmy teatralni i udajemy, wchodzimy w różne maski, gramy role przed sobą samym. Na ile szukamy bycia prawdziwym? No i jak to się przekłada na relacje miłosne? Na ile w miłości gramy przed sobą, udajemy, bo chcemy na przykład lepiej wypaść? A nie, na ile jesteśmy prawdziwymi, tak, samymi sobą. Czy to jest troszeczkę tak, że w tej sztuce Pierrot i Panna Nelly są takimi postaciami, które kontrastują, są zupełnymi przeciwieństwami siebie, bo jednak Pierrot pięknie mówi o miłości, to jest po prostu miód na nasze uszy, a Panna Nelly tak twardo stąpa po ziemi. Tak, trochę tak jest, tak się zaczyna ta historia, że rzeczywiście jest postać dosyć nieoczywista, czyli Pierrot. No kto to jest? Mhm. Kto to dzisiaj może być? Pierrot. Taki klaun, trochę arlekin, nie do końca wiadomo, może trochę mim. On mówi się, że on ładnie mówi. No, jak tak się wsłuchać w te słowa, to jest takie ładne, no ale właśnie trochę puste, trochę... Nic nie warte? No może właśnie tak reaguje na to Panna Nelly. Mówi, przestań tak gadać, mów normalnie. Powiedz apteka. No to on mówi apteka. No nie, no normalnie powiedz apteka. No on nie umie. I wtedy zaczyna ją interesować tak naprawdę. Od tego momentu ona sobie myśli, to ja chcę z tobą się pobawić. Ja cię będę uczyć. No i co to znaczy, ja się chcę z tobą pobawić, jak mówi kobieta do mężczyzny i zaczyna na niego patrzeć wnikliwie, on na nią. No i rozpoczyna się między nimi bardzo interesujący romans, tak trzeba powiedzieć. Miłość, która zmienia zarówno Pierrota, jak i Pannę Nelly. Czy Papierowy Kochanek, właściwie, dlaczego Papierowy Kochanek? Czy to jest takie twoje marzenie, wyreżyserowanie tej sztuki? Tak, od wielu lat myślałem o tej sztuce, szczególnie właśnie tutaj ze względu na to, że w Płocku mamy Teatr Szaniawskiego i Szaniawski Papierowego Kochanka napisał 100 lat temu, 101 lat temu dokładnie. Także mamy też taki rodzaj powodu, żeby szczególnie się przyjrzeć tej sztuce ze względu na jej jubileusz. I myślę, że co mnie ciekawi w tej sztuce, to, że ona jest trudna. Dlatego, że wiele tekstów, które tam padają, no dzisiaj trudno przełożyć jeden do jednego. Nie do końca tak do siebie mówimy, jak tam to jest napisane. Ale przez ten rodzaj metafory, jakiegoś zabiegu, może trochę przeniesienia takiej akcji życiowej, trochę
na jakiejś takiej właśnie codziennej, na język symboliczny, trochę metaforyczny, właśnie taki język teatralny. Możemy opowiedzieć symbolami, jakimiś nie wprost sytuacjami o czymś, co nas dotyczy wprost. I trochę myślę, że tak działa teatr, tak powinien działać teatr. Może nie każdy rodzaj teatru, ale ten, który ja szczególnie lubię. Czyli nie wprost wywoływanie w widzach refleksji na temat ich samych. A możemy zdradzić widzom, jak będzie Papierowy Kochanek wyglądał wizualnie? Chociaż troszeczkę. Tak, no oczywiście nie za wiele zdradzę, żeby Państwo chcieli przyjść i zobaczyć sami, ale kostiumy, które zaprojektowała Ewelina Brudnicka, mają taką bardzo charakterystyczną i konsekwentną cechę. Są wykonane z dosyć taniego materiału, drelichu. To jest ten materiał, z którego dżinsy na przykład są zrobione, ale z drelichu białego. Białego, takiego kremowego, bo to jest materiał niejednolity, on jest zabrudzony takimi trochę farfoclami. I można by powiedzieć, że te postaci są wycięte trochę z papieru. To jest pomysł, koncept na materiał, z którego wykonane są kostiumy. I jest to konsekwentne i coś znaczy w tej całej historii. Oprócz tego ważne dla nas bardzo są światła, które realnie w teatrze tworzą świat, tworzą rzeczywistość. No i u nas też będą tworzyć określone sceny, sytuacje, cienie czy postaci tak naprawdę. No bo my na scenie, my mówię, aktorzy tak naprawdę na scenie, no żyją tylko wtedy, kiedy się świeci światło, kiedy się nie świeci, nie ma ich. Ja też takie sceny będą, kiedy będzie ciemno, zupełnie ciemno. No i myślę, że też, co ważne, to bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać wielką, pustą scenę, która w Płocku jest naprawdę wielka. To jest jedna z większych scen w Polsce, scen dramatycznych. Także będziemy używać całej wielkiej sceny, będziemy używać orkiestronu, kanału orkiestrowego, będzie muzyka na żywo, choć nieoczywista muzyka na żywo. Czyli tak nie do końca zdradzamy. Tak, no mam nadzieję, że trochę chociaż zainteresowałem Państwa, że to nie jest oczywiste. No ale nie mogę powiedzieć jakie, no bo bym od razu wszystko powiedział. Wszystko bym powiedział. Muszę o to zapytać tak właściwie już na sam koniec naszego spotkania. Czasy mamy jakie mamy, czas pandemii, już teraz otwarcie mówi się nawet o czwartej fali. Jak ta sytuacja wpłynęła na Ciebie jako reżysera, podejście do sztuki, do Twojej pracy? No na pewno nie jest to łatwy czas dla wszystkich twórców i nie tylko dla twórców, w ogóle dla nas. I zmienia trochę perspektywę. No, sam ten fakt, że teatry były przez wiele miesięcy zamknięte, to z jednej strony zmusiło do szukania innych pól kreacji, innych form przekazu widzom. No ale nie ma się co oszukiwać, że teatr nie istnieje, kiedy nie ma spotkania na żywo widzów z aktorami. Bezpośrednio. Tak, po prostu to wszystko inne to już nie jest teatr. Więc robiliśmy mnóstwo różnych rzeczy, nagrywaliśmy filmy, rejestrowaliśmy spektakle, graliśmy spektakle na żywo przez komunikatory takie jak na przykład Zoom, co najbardziej przybliża to, czym jest teatr. Bo realnie widzowie na żywo siedzą, powiedzmy w domu, a aktorzy na żywo też grają w teatrze. I wszyscy techniczni, inspicjenci, no wszystko pracuje, tylko że widownia jest pusta. No i takie spektakle też się odbywały, ale to nie jest to samo. Więc myślę, że podsumowując, takie sytuacje jak pandemia mnie pokazują, jak bardzo teatr jest dla mnie ważny, jak uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebny nam wszystkim. I wielu widzów też to zgłasza, mówi, deklaruje i w czasie pandemii też pokazywali swoje oczekiwania, swoje nadzieje, żeby jak najszybciej móc przyjść do teatru, po prostu przyjść. Starczy już o tej pandemii. Weekend w całym powiecie płockim z temperaturą na plusie, od rana niedużym, ale jednak. W sobotę w ciągu dnia spodziewajmy się maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Zachmurzenie na poziomie 70%, a wiatr powieje zachodni, silny, z prędkością do 30 km na godzinę. Przewidywane ciśnienie tego dnia to 1007 hektopaskali, natomiast wilgotność powietrza wyniesie aż 80%. W niedzielę zaś spodziewajmy się temperatury do 11 stopni Celsjusza na plusie.
plusie. W ciągu dnia niebo będzie pochmurne, więc zachmurzenie i wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie. Natomiast wiatr powieje zachodni z prędkością do 10 km na godzinę. Ciśnienie na barometrach wyniesie 1010 hektopaskali. Jeżeli chodzi o stan jakości powietrza, to w ten weekend w całym powiecie płockim będzie on dobry. Drodzy Państwo, a w zasadzie drogie Panie, my doskonale wiemy, jak ta moda z sezonu na sezon się zmienia i co powinniśmy nosić jesienią, a co zimą, czyli nasza szafa cały czas jest zmieniana, przekładamy, dokładamy, kupujemy nowe rzeczy i o tym, co warto jesienią nosić, porozmawiamy z naszym gościem, Paulina Wiączek, Fallon Boutique. Cześć. Dzień dobry. Bardzo mi dzisiaj miło tutaj gościć. Słuchaj, Paulina, powiedzmy na wstępie, no bo jesień rządzi się swoimi prawami. Jakie materiały wybierać w tym sezonie? Tak naprawdę materiały mamy różnorodne, zaczynając od na pewno dzianiny, bo tutaj jest z must have tak naprawdę jesieni. Sama tutaj masz dzisiaj sweterek, więc tak naprawdę są to takie otulacze, czyli sprawdzą się i w sezonie jesiennym, ale także i zimowym. Nie możemy też zapomnieć o teraz bardzo modnych welurach i to tak naprawdę w różnych postaciach, czyli tak jak mamy tutaj pierwszą stylizację, sukienka welurowa, bardzo wygodna, ale zarazem też elegancka. Mamy także dresy, które też są welurowe. Tutaj akurat mogą nam zapewnić komfort na przykład w domu. Teraz dużo osób pracuje na przykład zdalnie, więc dresy też jak najbardziej. No i ten welur jest bardzo taki przyjemny. Na wyjścia na pewno wybieramy teraz satynę. Więc są satynowe sukienki. One tak naprawdę na uroczystościach no, robią furorę. No i cały czas zostaje też motyw taki skórkowy. Tak, oczywiście. Skóra to też, jak wchodzi jesień, jest oczywiście skóra, czy to woskowane spodnie, czy na przykład lateksowe leginsy, więc gdzieś fajnie ta skóra łączy się z właśnie dzianiną, bo naprawdę świetnie to wygląda. Tylko spójrz, jakby na przykład założyć do tego golfu właśnie te woskowane spodnie. I wszystko ze sobą gra. No bo właśnie, wiosną i latem nosimy takie te kolory bardzo żywe. Zielone, żółte, nawet różowe. A ta zima nam się kojarzy, że ona jest taka ponura, smutna. Więc na co stawiać, jeżeli chodzi o kolor? Czy zostajemy właśnie tylko i wyłącznie w czerni? Ale widać po Twoich stylizacjach, że właśnie niekoniecznie. Tutaj jesienią na pewno stawiamy na takie kolory ziemi. Są to kolory ziemi, tak jak na przykład widać, dzisiaj postawiłam bardzo na beż, ale też bardzo modne są na przykład takie rudości, też na różnych, właśnie w różnych stylizacjach. Nie zapominamy też o kolorze khaki, czyli takim wojskowym tak naprawdę, ale świetnie sprawdza się przy takich miękkich materiałach, tak jak na przykład te spodnie. No i tak naprawdę co do kolorów, w tym sezonie modny także jest granat, łączony z różnym właśnie kolorami. Nie zapominamy o kracie. Ja dzisiaj sama mam właśnie tą koszulę w kratę. Krata jest ponadczasowa i tak naprawdę tej jesieni też jest modna. I tutaj też taka ciekawostka. Na wybiegach teraz na przykład czerwień króluje. Czerwone sukienki, czerwone garnitury. Gdzieś tam może my się boimy tej czerwieni, takich odważnych kolorów, ale to też jest teraz właśnie modne. Myślę, że my kobiety mamy dosyć często problem taki, że mamy dużo rzeczy w szafie, a nie potrafimy ich tak naprawdę skomponować. To mi nie pasuje do tego, to mi nie pasuje do tego muszę coś dokupić. Powiedz, co wybierać, żeby móc ze sobą łączyć taki must have, co musimy mieć w szafie. Tak, to jest chyba problem każdej kobiety, czyli zdanie nie mam się w co ubrać. Najlepsze są takie bazowe rzeczy właśnie, tak jak powiedziałaś, takie basiki, czyli na przykład bawełniana bluzka, teraz oczywiście na długi rękaw. Topy też fajnie się sprawdzają, na przykład pod oversize'owe kurtki, swetry, więc to są takie bazowe rzeczy. Na pewno takimi bazową rzeczą są spodnie, o których wcześniej wspomniałyśmy, czyli te woskowane spodnie będą nam pasować niemalże do wszystkiego. Wyjmując te spodnie, założymy jakąkolwiek bluzkę i to będzie wyglądać świetnie, bo te spodnie moim zdaniem naprawdę dodają tego czegoś w stylizacji. Więc na pewno postawmy na takie basicowe właśnie rzeczy. Czy możemy powiedzieć, że każdy materiał jest dla każdej pani, czyli na przykład osoba szczupła i nieco grubsza może na przykład założyć właśnie taki welur, czy jednak niekoniecznie?
Myślę, że tak, tylko tutaj bardziej chodzi o krój. Na przykład właśnie panie, które nie chcą na przykład uwydatniać swojego brzuszka, gdzieś tam twierdzą, że mają te niedoskonałości, super sprawdzi się ta sukienka. Ona świetnie podkreśli im talię i ukryje to, co chcą tak naprawdę ukryć. Dla pań, które chcą podkreślić sylwetkę, na przykład wybieramy ten sam materiał, ale po prostu inny krój tutaj z marszczeniem. To będzie świetnie wyglądać, świetnie uwydatni tak naprawdę nam nogę, nasz biust, dekolt, całą naszą sylwetkę. Tak naprawdę, ale one wyglądają na takie obcisłe. A jednak nie są, mówisz, bo do jednej i do drugiej sylwetki. Jednak nie są, bo i do jednej i do drugiej. No i ta jest właśnie troszeczkę tak jakby mniejsza, chociaż to są rozmiary uniwersalne. Jeżeli stawiamy właśnie na to, żeby nam było ciepło, wybieramy swetry, ale czy na przykład jakieś modne bluzy do tego? Tak, jak najbardziej. Tutaj mówiłam o dresach też, więc bluzy gdzieś też nam się przewijają i coraz częściej je wybieramy, bo jest nam po prostu w nich wygodnie. A myślisz, że na przykład taką właśnie welurową bluzę i do tego w komplecie spodnie możemy na przykład połączyć ze szpilkami? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Teraz coraz częściej właśnie panie noszą szpilki do właśnie sportowych takich ubrań i odwrotnie, czyli nosimy na przykład marynarki do sportowych butów, więc coraz częściej tak jakby się przełamujemy i naprawdę wychodzą świetne stylizacje. Moim zdaniem z modą trzeba eksperymentować, więc tutaj nie bać się tych połączeń, bo naprawdę świetne mogą nam wyjść stylizacje. Czyli mieć tą podstawę i coś odważnego do tego dorzucać. Tak, oczywiście. Jestem tego samego. Mamy dodatki, kapelusz, torebka, paski, czy właśnie pozostajemy w takiej czerni, no bo kapelusz mamy już brązowy. Tak, kapelusz można sobie skomponować na przykład z butami, więc to też jest taki fajny kontrast. Teraz właśnie te kapelusze też bardzo weszły w tej jesieni. W zeszłym sezonie też były bardzo modne. Tak, dokładnie, ale jeszcze mam wrażenie, że boimy się tych kapeluszy. Tak, nie mam odwagi ich po prostu zakładać. Dokładnie, więc ja tutaj z takim przekazem, nie bójmy się, naprawdę one świetnie wyglądają do płaszczy, zarówno właśnie w takich kolorach, czy na przykład czarne, można wybrać sobie mniejszy, jeżeli wolimy. Możemy właśnie tutaj też poeksperymentować, no i one świetnie też dodają nam takiej klasy i elegancji. No i pasek tradycyjnie do zwykłej sukienki w pasie. Tak, dokładnie. To nam robi świetną właśnie talię. Czyli stawiamy czarny pasek, czarna torebka, czy możemy na przykład jeszcze łączyć w innych kolorach? Możemy łączyć w innych kolorach tak naprawdę. Tutaj od nas zależy. Myślę, że to kwestia też takiego gustu, wyczucia, czyli tutaj zależy, jaką mamy tą torebkę. Tutaj akurat zestawiłam małą torebkę, no bo do tego na przykład ta stylizacja fajna by była gdzieś na jakieś takie eleganckie wyjście, ale teraz ogólnie też są modne właśnie duże torby. Te duże torby gdzieś tam kobieta lubi dużo mieć w torebce, więc te duże torby teraz weszły i one też naprawdę są modne. I tutaj co do koloru, to tak jak mówiłam, albo połączyć sobie z butami, albo z kapeluszem. Ważne, żeby ten element wspólny był. A już niekoniecznie tak jakby musimy stawiać na buty z torebką na przykład. A czy są na przykład takie kolory, których absolutnie nie powinniśmy łączyć? Kolory. Myślę, że na pewno te odcienie nieraz się gryzą, więc tutaj... Róż z czerwonym. Tak, no dokładnie. Tutaj niekoniecznie. Więc tutaj może nie kolory, ale bardziej też odcienie, bo tak jak mówię, zależy tutaj od koloru, zależy tutaj od odcienia. Jeszcze zaintrygowała mnie ta kurtka, dlatego że ona też nie jest w jednym kolorze, tylko w takim różnym. Właśnie bardzo takie kurtki, a nawet srebrne, były popularne w zeszłym sezonie. Tak, dokładnie. Ona tak naprawdę się nam mieni. Do końca nie wiemy, czy to jest granat. Czy niebieski, jest... czy coś nawet tak, ze srebrnym. Tak, dokładnie. Więc ona naprawdę bardzo fajnie wygląda i dodaje też takiej odwagi, właśnie takim basicowym stylizacjom. No i te pikowania są też troszeczkę takie inne, bo tutaj mamy takie fałki. Teraz też weszły na przykład cyfry na kurtkach w takim samym stylu. I te pikowane właśnie kurtki też są modne w tym sezonie. Czyli podsumowując, każda kobieta w swojej szafie musi mieć sweter, jeden przynajmniej dłuższy, woskowane spodnie, tak.
koszulę w kraty, bo teraz jest na modzie i możemy ją połączyć ze wszystkim. No i fajnie by było jednak mieć coś z tego welurowego. Dokładnie. Jeszcze coś byś najlepiej dodała? Najlepiej dres, bo teraz naprawdę te dresy gdzieś są na modzie i kobiety je lubią. Nieraz ciężko jest na przykład się przekonać do tego dresu, bo mówię, gdzie ja w dresie tak naprawdę nigdy nie nosiłam, a później jak założą, to po prostu nie chcą nosić nic innego. Serdecznie Ci dziękuję za przybliżenie tych wszystkich stylizacji. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję. Mam nadzieję, że właśnie przybliżyliśmy, co i jak nosić jesienią. Tymczasem ja już się z Państwem żegnam, życząc Państwu miłego dnia. Do zobaczenia za tydzień.